Nazywam się Inga Iwasiów, napisałam kilka książek, między innymi te, które tutaj leżą. Urodziłam się w 1963 roku w Szczecinie, o czym mówię, ponieważ te dwa fakty, moment, w którym się urodziłam i miejsce, w którym żyję, są bardzo ważne w tym, o czym piszę. Zaczęłam pisać trochę z przekory i właściwie sama oceniam to tak, że do dzisiaj piszę na przekór różnym rzeczom, które sama czytam. Zawsze staram się powiedzieć coś trochę innego, dopowiedzieć do tego, co sama wyczytałam u innych. Tak było z moimi pierwszymi opowiadaniami pomieszczonymi w tomiku Smaki i dotyki. Tak było rok temu, kiedy napisałam Umarł mi notatnik żałoby, książkę, która miała wyrwać mnie z żałoby i była pisana na przekór twierdzeniu, że niemożliwe jest opisywanie doznań ostatecznych. Równie często sięgam po tematy, o których mówi się niemożliwe, trudne, nie do zrealizowania w polszczyźnie. Takim tematem jest miłość, która przewija się gdzieś w tle rozmaitych historii, sprawiających czasem wrażenie mojej biografii, bo podobnych do mnie pokoleniowo, ale naprawdę te książki niekoniecznie i nie zawsze są moimi autobiografiami.